Witajcie. Nasze dzisiejsze spotkanie z lalką znowu będzie miało na celu przedstawienie wam kolejnego z wielkich idealistów ukazanych w tej powieści. Tym razem skupimy się na najstarszym idealiście, czyli na Ignacym Rzeckim. A przy okazji poznacie, co być może komuś do czegoś kiedyś się przyda, literacką technikę, którą po francusku nazywamy milieu. Otóż technika ta w kapitalny sposób wykorzystana jest na samym początku lalki, bowiem już w rozdziale drugim, na początku rozdziału drugiego, dowiadujemy się w jakich warunkach żył przez 25 lat Ignacy Rzecki. To posłuchajmy fragmentu tekstu. Było. Pan Ignacy od 25 lat mieszkał w pokoiku przy sklepie. W ciągu tego czasu sklep zmieniał właścicieli i podłogę, szafy i szyby, w oknach zakres swojej działalności i subiektów, ale pokój pana Rzeckiego pozostawał zawsze taki sam. Było w nim to samo smutne okno, wychodzące na to samo podwórze, z tą samą kratą, na której szczeblach zwieszała się być może ćwierćwiekowa pajęczyna, a z pewnością ćwierćwiekowa firanka. Niegdyś zielona, obecnie wypłowiała z tęsknoty za słońcem. Pod oknem stał ten sam czarny stół, obity suknem, także niegdyś zielonym, dziś tylko poplamionym. Na nim wielki czarny kałamarz wraz z wielką czarną piaseczniczką. I dalej. Żelazne łóżko z bardzo cienkim materacem, nad nim nigdy nie używana dubeltówka, pod nim pudło z gitarą przypominające dziecinną trumienkę, wąska kanapa, obita skórą, dwa krzesła, również skórą obite, duża blaszana miednica, mała szafa ciemnowiśniowej barwy stanowiły umeblowanie pokoju, który ze względu na swoją długość i mrok w nim panujący zdawał się być podobniejszym do grobu aniżeli do mieszkania. Równie jak pokój, nie zmieniły się od ćwierć wieku zwyczaje pana Ignacego. Bardzo wielu rzeczy dowiadujemy się o postaci Rzeckiego, tylko i wyłącznie zaglądając do jego mieszkania. Wyobraźmy sobie pewien eksperyment. Wchodzicie do czyjegoś domu. Nie znacie tej osoby, ale możecie chodzić po całym mieszkaniu, zaglądać w każdy możliwy kąt, otwierać szuflady, sprawdzać, co jest w lodówce, a nawet co wyrzuca się do kosza na śmieci. I teraz pytanie. Czy zdobędziecie jakąś wiedzę na temat ludzi, którzy żyją w tym miejscu? No oczywiście, że zdobędziecie. Ta wiedza będzie wynikała nie z rozmowy z tymi ludźmi, nie z obserwacji tego, w jaki sposób spędzają dzień, ale ta wiedza będzie wynikała z tego, jakimi przedmiotami się otoczyli. Jak się ubierają, jakie książki mają na półkach i czy w ogóle mają książki, co jest im bliskie, a co wstydliwie chowają zamknięte za drzwiczkami. A więc mamy do czynienia z bardzo specyficzną techniką pisarską, używaną przez wielkich pisarzy realistów. W bardzo ciekawy, momentami intrygujący sposób dopuszcza się nas do wiedzy o bohaterze za sprawą tego, że obserwujemy oczyma narratora przestrzeń, którą zorganizował ten bohater, i mamy na podstawie tejże przestrzeni wyciągnąć jakieś wnioski. No i jakie wnioski możemy wyciągnąć na podstawie przestrzeni, którą zorganizował sobie Rzecki? Otóż niewiele mu potrzeba do życia. Wszystko to, co Rzeckiemu jest potrzebne, to jest sklep, do którego regularnie wychodzi o godzinie 6:30 ze swojego małego pokoiku. Budzi się o 6 rano. Rytuały poranne Rzeckiego są tak przewidywalne, jak to, że słońce wzejdzie, a potem zajdzie. Rzecki rano się budzi, szybko wskakuje do miednicy z wodą, ochlapuje się, potem wyciera swoje chude ciało kosmatymi ręcznikami, potem przygotowuje sobie herbatę, następnie ubiera się, no i wychodzi do sklepu. Być może kilka czynności pominąłem. Rzecki jest w tej swojej rutynie nieugięty i codziennie rano jego dzień wygląda identycznie, z wyjątkiem świąt i niedziel, kiedy sklepu nie musi otwierać. Wraz z Rzeckim do sklepu wchodzi służący plus stary pudel
Ir, pudel z jednym okiem, bo drugie oko ma wybite. Rzecki jest idealistą. Dlaczego jest idealistą? Ano dlatego, że idealizuje swoją pracę. Wyobraźmy sobie taką bardzo znaną, no niemalże stereotypową sytuację szkolną. Nauczyciel coś zadaje. Macie coś zrobić w czasie lekcji. I zawsze ktoś podniesie rękę i się zapyta, przepraszam, czy to będzie na ocenę. Jeżeli nauczyciel powie, nie, to nie będzie na ocenę, to wtedy pomyślcie sobie, jaka jest reakcja uczniów. Z reguły jest zauważalny spadek zaangażowania w wykonywanie danego zadania. Tylko nieliczni wzruszają rękami, wzruszają ramionami i mówią sobie, dobrze, zrobimy to najlepiej, jak umiemy. Ale to są jednostki. A Rzecki jest właśnie tego typu jednostką. Rzecki, nawet gdyby nie miał za to płaconych sporych pieniędzy, to najprawdopodobniej codziennie by w ten właśnie sposób żył i poświęcał swoje osobiste życie, ponieważ innego nie miał, poświęcał swoje życie pracy. Rzecki idealizuje pracę i uważa, że jest ona żywiołem, w którym to żywiole człowiek może się realizować i powinien jak najbardziej wiernie wykonywać obowiązki, które na siebie przyjął. To też nie pracuje de facto dla pieniędzy, ponieważ gdyby pracował dla pieniędzy, to by te pieniądze wydawał. A nie widzimy tego, żeby otaczał się jakimiś bardzo drogimi, wyszukanymi, egzotycznymi przedmiotami, albo żeby spędzał wolny czas, nie wiem, przepuszczając pieniądze na mniejsze lub większe rozkosze. Rzecki idealizuje pracę, jak już powiedziałem, i chyba w doskonały sposób pasuje nam do epoki, czyli do czyli do pozytywizmu. A z drugiej strony można tak zaryzykować stwierdzenie, że Rzecki jest pewnego rodzaju romantykiem pracy. To znaczy on widzi pracę jako wartość, która uszlachetnia człowieka. Tak? Bo możemy na dwa różne sposoby widzieć pracę. Z jednej strony są ci, którzy, o takich ludziach się mówi, są tacy, którzy dla pieniędzy zrobią wszystko, nawet pójdą do pracy. I to są ci, którzy traktują pracę jako zło konieczne. Trzeba pracować dobrze, bo inaczej byśmy umarli z głodu. Trzeba pracować. Ale z drugiej strony są ci, którzy traktują pracę jako, znowu posłużę się tym słowem, jako szlachetny trud. Jako coś, co człowiek ma wykonywać na ziemi, ponieważ taka jest jego rola, takie jest jego przeznaczenie. I bez pracy człowiek by się zdeprawował bardzo szybko. Tak jak widzimy to w przypadku opisanych w lalce arystokratów. Dobrze, więc Rzecki idealista pracy. Ale Rzecki nie tylko pracę idealizuje. Rzecki również idealizuje swoją przeszłość. On do samego końca życia wierzy w to, że rządy w Europie obejmą spadkobiercy Napoleona Bonaparte. I ta naiwna, niemalże marzycielska wiara w taki, a nie inny obrót spraw na arenie politycznej XIX-wiecznej Europy sprawia, że Rzecki jest odbierany, no, jeżeli nie z dystansem, to na pewno z pobłażaniem. Tak? Nikt nie przyjmuje za prawdopodobne i wiarygodne tych rewelacji, jakie Rzecki co jakiś czas wygłasza, snując różnego rodzaju teorie na temat przyszłego przewrotu na europejskiej scenie politycznej. Rzecki jest niepoprawny w tym przypadku i chociaż niektórzy historycy zdają się potwierdzać pewne przeczucia Rzeckiego i być może doszłoby do takich wypadków, o jakich Rzecki marzył, to chyba jednak pozostajmy przy tym, co się stało, a nie przy tym, co mogłoby się stać i możemy śmiało nazwać Rzeckiego marzycielem i idealistą, jeżeli chodzi o również politykę. Czyli Rzecki idealista pracy i idealista polityczny, wierzący w to, że ład w Europie mogą przywrócić potomkowie Napoleona Bonaparte. Wiemy, że to się nie stało. Kolejna bardzo ważna informacja o Rzeckim. Rzecki pisze pamiętniki i pamiętniki starego subiekta są bardzo ważną częścią lalki. Zajmują one sporo miejsca i dzięki tej równoległej narracji poznajemy nie tylko Rzeckiego jako młodego człowieka, który miał bardzo dziwnego ojca, który to ojciec dyscyplinował go od
wczesnego dzieciństwa, uczył go musztry i wdrażał go w życie wojskowe, ale również poznajemy go jako dobrego człowieka, jako kogoś, kto nie waha się walczyć w obronie pewnych ideałów, bierze udział w Wiośnie Ludów, jest wiernym przyjacielem, ale z czasem Rzecki gorzknieje, a przyczyną tego zgorzknienia Rzeckiego, te przyczyny są przynajmniej dwie. Po pierwsze, sam Wokulski, najbliższy przyjaciel Rzeckiego, czyli Stanisław Wokulski, jest całkowicie głuchy na rady, prośby, przestrogi przyjaciela. Rzecki, który zdaje się przeczuwać, że Wokulski zostanie skrzywdzony przez Łęcką, nie może przebić się przez pancerz, który nałożył na siebie Wokulski. Wokulski jest głuchy na argumenty Rzeckiego. Wokulski jest na zabój zakochany w Łęckiej, a Rzecki mu mówi: Stachu, uważaj, bo połamią ci serce i zrobią to na twoich oczach, będziesz cierpiał, ale Wokulski nic sobie z tego nie robi. Co i rusz, rozczarowując tym bardzo głęboko swojego przyjaciela. A po drugie, rozczarowujący jest kierunek, w jakim zmierza świat. Rzecki widzi, że odchodzi już na tamten świat pokolenie ludzi szlachetnych, bezinteresownych, ludzi, których do pracy i do trudu pchają pewne ideały. I kiedy Rzecki schodzi z tego świata, jesteśmy w sumie świadkami jego śmierci, to w znalezionym przy nim liście czytamy słowa non omnis moriar, czyli nie wszyscy umrą. To nawiązanie do Horacego zdaje się potwierdzać szlachetną wiarę Prusa w to, że tacy ludzie jak Rzecki nigdy nie zejdą ze sceny świata. Zawsze będą tacy, którzy wiodąc skromny, cichy, w sumie pozbawiony fajerwerków żywot, będą fundamentami rzeczywistości, w której żyjemy. I takich Rzeckich życzmy sobie jak najwięcej wokół nas, ponieważ to są ludzie, którym zawdzięczamy to, że ten świat jest w miarę stabilny. To są ludzie, którzy rzetelnie wykonują swoje obowiązki, nie pracują dla innej nagrody niż wewnętrzna satysfakcja. Wraz ze śmiercią Rzeckiego kończy się pokolenie romantyków, tych czystej krwi romantyków, którzy wierzą w to, że świat może być lepszy, dlatego że wyznaje się pewne wzniosłe ideały. To chyba wszystko o Rzeckim. To jest bardzo szlachetna postać. Przepraszam za nadużywanie słowa szlachetna, ale to słowo mi się skleiło chyba raz na zawsze z postacią tego starego subiekta. Pozdrawiam, trzymajcie się.